tyle razy słuchałem tej dzisiejszej Ewangelii, i to przeważnie w towarzystwie czy w kontekście tego samego pierwszego czytania z Księgi Izajasza, a i tak zawsze przykuwa mą uwagę jakaś dziwna ślepota. Ślepota arcykapłanów i starszych ludu, bo to do nich Jezus kieruje przypowieść o winnicy. Przecież ci ludzie świetnie znali pisma Starego Testamentu. Znali proroków, znali Izajasza, znali Psalm 80, któryśmy przed chwilą w liturgii słyszeli. Doskonale rozumieli więc to, co Izajasz pisał. Wiedzieli, czym jest winnica, kto jest gospodarzem, co jest owocem, co jest żyznym pagórkiem, kim są dzierżawcy. I mimo swej wiedzy jakby nie dopatrzyli się w ogóle analogii do swojej sytuacji. Gdy Jezus zapytał ich, co pan winnicy zrobi ze sługami, którzy nie oddali należytego właścicielowi plonu, oni entuzjastycznie krzyknęli: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Przecież aż chciałoby się im wykrzyczeć w twarz: to właśnie wy jesteście tymi nędznikami, nędznikami, którzy zostaną marnie wytraceni. To was czeka wyrok, który właśnie wydaliście na nieuczciwych dzierżawców, bo to wy jesteście tymi nieuczciwymi rolnikami. A oni jakby tego w ogóle nie widzieli, albo jakby byli tak zaślepieni emocjonalnie, że nie potrafili dostrzec, czy przyznać się też do błędu, do winy, że to przypowieść przeciw nim samym, i wydają na siebie wyrok potępienia. A wydaje się, że powinni pokornie skłonić głowę i powiedzieć: to prawda, masz rację, Jezu, jesteśmy słudzy nieużyteczni, jesteśmy niegodziwi. Przecież nasz Bóg dał nam ziemię obiecaną, my to widzimy. Ziemię, która była żyzna, taka, że każdy pragnął ją mieć. A to my właśnie ją dostaliśmy. Te ziemię właśnie dla nas, dla naszego narodu Bóg oczyścił z kamieni, wyrwał i wytępił obce plemiona, które ją deptały. Te ziemię otoczył murem, zbudował wieże i tłocznie ze swego boskiego prawa, które chroniło świętość nas, narodu wybranego, i było znakomitym narzędziem do tego, byśmy jako naród wydawali wspaniałe owoce w postaci swej świętości. W tej tak świetnie przygotowanej glebie Bóg posadził winorośl, którą przeniósł z Egiptu, z domu niewoli, gdzie było nam ciasno i nie mogliśmy się rozwijać wśród pogańskich chaszczy tamtejszych religii i ludów. On nas przesadził do tak doskonale przygotowanej specjalnie dla nas ziemi. Co więcej, On doglądał nas w swej winnicy, posyłał proroków, którzy dzielnie wyrywali z nas chwasty, by nie pozbawiły nas życiodajnej siły, by nasze owoce były jeszcze dorodniejsze i słodsze. Tak powinni chyba powiedzieć. I te winnice przez wieki pielęgnował Bóg, by kiedyś mógł oczekiwać wspaniałych z niej owoców. I co się stało? Winnica Izrael zamiast wspaniałych owoców wydała cierpkie jagody, a gdy właściciel zapragnął choćby i te zobaczyć, to dzierżawcy i ci, którym dana została na chwilę winnica, by się nią opiekowali, czyli arcykapłani, starsi przywódcy ludu, oni zabijali wysyłanych proroków, a wkrótce, jak się okaże, zabiją także samego Jezusa, syna właściciela winnicy. A więc jakaż musiała być ślepota albo zatwardziałość czy przewrotność dzierżawców, czyli słuchających tej przypowieści Żydów, że nie byli w stanie dostrzec, że to oni są tymi, których tak zdecydowanie sami potępili.
i że nie byli w stanie uderzyć się w piersi. I to jest pierwsza smutna nauka płynąca z tej przypowieści, tak mi się wydaje. Człowiek może być tak zaślepiony i tak pyszny, że nie zauważy, jak sam wyda wyrok na siebie samego. Dlatego coraz bardziej przekonują mnie słowa, że Jezus nikogo nie będzie sądził podczas sądu ostatecznego. Po co? To my sami, grzesznicy, sami się osądzimy i sami wydamy na siebie wyrok, nie zauważywszy może nawet tego. Tak będziemy zaślepieni pychą i nienawiścią. Ale jest też i druga nauka. Jezus mówi, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Ten Jezus odrzucony przez Izraela, Mesjasz, odrzucony przez boską winnicę, stał się fundamentem pod nową winnicę, pod Kościół. Bóg nie przegrywa. On nawet z kamieni może wzbudzić potomstwo Abrahamowi, czyli może powołać nowe pokolenie ludzi, którzy będą wierzyć i ufać jak Abraham. I tak się stało. Z krańców ziemi liczne narody stały się nową winnicą Bożą, Kościołem. To dla nas bardzo radosne, bo my do niej należymy, ale jednocześnie to bardzo wymagające. Od nas także Bóg będzie wymagał nowych owoców. I obyśmy mogli się nimi pochwalić, jak święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, który stawia siebie samego za wzór dla Filipian. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, bo on miał te owoce i był ich świadom i miał się czym autentycznie pochwalić, bo owoce jego życia były wspaniałe. W przeciwnym razie właściciel kościoła, nowej winnicy, nowych nędzników nędznie wytraci. Oczywiście tak to wygląda w wymiarze społecznym, ale przecież na dobrą sprawę każdy z nas jest małą gałązką, winną latoroślą w tej winnicy i każdy odpowiedzialny jest za swój owoc, za to, bym sam zrodził to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Pytanie, czy ja tak czynię? Muszę odpowiedzieć sobie na to pytanie sam, bo może łatwiej mi wyrzucić i zabić Jezusa, który oczekuje owoców w postaci miłości w moim życiu, niż wydać ten owoc.